samym mieście Gdańsk i Gdynia. To będą dwa projekty w ramach projektu CEF, modernizacji stacji portowych Gdańska i stacji portowych Gdynia. To znacząco wpłynie na dostępność do portu, ponieważ stan tych torów i w ogóle układu komunikacyjnego w tej chwili nie przystaje do potrzeb transportu morskiego i chcemy doprowadzić do tego, aby te grupy torów i możliwości przewozowe obu stacji pozwalały na jak największe wykorzystanie możliwości przeładunkowych portów. Projekty odrębne. Ponad 300 milionów euro. Dofinansowanie ponad 200 milionów euro. W przyszłym roku chcemy wyłonić wykonawców i w grudniu podpisać umowy, żeby w styczniu rozpocząć już roboty budowlane. Musimy zakończyć do końca roku 2020.